Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroksy. W dzisiejszym odcinku wracamy do naszych kochanych skrzyneczek. Znajdujemy się oczywiście na GeForce Skins, gdzie oczywiście będziemy się otwierać skrzyneczki. No, piękny powrót tutaj, że tak powiem, do naszych korzeni. Przypominam oczywiście, że chcesz sobie odebrać darmowego pieniążka, 5% więcej oczywiście, do każdej wpłaty możesz sobie uzyskać, jak tylko wpiszesz sobie kodzik Kroksy na GeForce Skins. Wystarczy, że zalogujesz się z linku zapisu, bądź klikniesz tutaj magiczny plusik i właśnie sobie tutaj możesz pieniążka też wpłacić, możesz sobie tutaj pięknie wszystko doładować, ale klikasz sobie tutaj kod promocyjny i wpisujesz oczywiście tutaj kodzik Kroksy przez VX, który oczywiście daje ci możliwość otworzenia sobie skrzyneczki, dostanie 5% więcej. No zachęcam, jak oczywiście jesteś osobą pełnoletnią, do skorzystania z oczywiście tutaj możliwości wygrania jakichś fajnych skinów, ale przegrać też można, bo o tym trzeba pamiętać, że nie zawsze się wygrywa. Zobaczymy dzisiaj, jak ten powrót nasz tutaj na GeForce Skinsa, co nam tak naprawdę przyniesie, czy jakiś tutaj proficik, czy może bardziej minus. Na GeForce Skinsie nie byłem, no, bardzo długo, więc zobaczymy, jak to teraz tutaj wszystko wygląda. No, 550 zł kosztuje Shia Knife, to jest skrzynka, którą na pewno będę chciał sobie otworzyć i generalnie zrobimy sobie giveaway'a, ale giveaway'a sobie zrobimy w swoim czasie oczywiście na tym filmie, więc jak chcesz wygrać jakąś fajną nagrodę, to oczywiście zachęcam do oglądania filmu do końca, bo giveaway pojawi się w najmniej oczekiwanym oczywiście momencie, więc oglądaj uważnie, tak? Przechodzimy sobie do skrzynki. Kurczę, bardzo dużo tutaj tych skrzynek jest. Ale skrzynia Nuclear tutaj przyciągnęła moją uwagę. Ponad 170 zł. Znaczy, no, jakoś delikatnie lekko ponad 170 zł. Mamy tutaj Teka Nuclear Retreat za 133, więc no jakiejś tam tragedii nie ma wielkiej. Ale generalnie, co chciałem jeszcze powiedzieć? Już pamiętam, co chciałem powiedzieć, stary. Bo na GeForce Skinsie jest taka fajna rzecz, jak skrzynki użytkowników, stary. Więc jak chcesz, żebym otworzył twoją skrzynkę, to zrób mi jakąś skrzynkę z nazwą Kroksy. Ja tą skrzynkę postaram się otworzyć. No tutaj bardzo dużo tych skrzynek jest, bo na poprzednich filmach z GeForce Skinsami je robiliście, więc no, zobaczymy, co tutaj zmajstrowaliście. No już trochę czasu temu, ale zobaczymy. Kroksy 5X Profit. Mamy tutaj 20%. 20% to brzmi jak wyzwanie. No ale zobaczymy, czy uda nam się zdobyć tutaj albo kosę, albo rękawicę. No niestety, no, kadecimator 30% na nią było, więc no to jest niestety... A 51 zł, to w sumie tragedii jakiejś aż tak dużej nie ma. 37 otwarć, więc troszkę już ta skrzynka została tutaj otworzona. No rękawiczki byłoby całkiem sympatycznie. No ale no, niestety, no rękawiczek nie ma. Próbujemy jeszcze raz z tą skrzynką. 5x profit. Jest trzecia M-ka, stary. Co tu się dzieje? Dobra, więc co? Zrobimy tak. 5x to jest 1000 zł, ale zostaw łapę w górę, stary, za to. I zobaczymy, czy 5x przyniesie nam chociaż jedną kosę. No chociaż jedna ta kosa jest, więc... Tylko czy to jest overall profit? No, tak chyba niezbyt. Niezbyt profit. Dobra, czekajcie, zaznaczymy wszystko. Sprzedamy to sobie. Dostaniemy, nawet nie spojrzałem, ile dostaniemy, no ale okej, niech będzie. Otwieramy 5x jeszcze raz, liczymy tutaj na więcej tych przedmiotów oczywiście specjalnych. No, rękawice i kosa, więc tragedii aż takiej nie ma. No i zobacz, no i piękny profit tutaj udało nam się zebrać. Sprzedamy to wszystko od razu i dostajemy 1200 zł, z tego 1300 prawie że, więc naprawdę bardzo ładne otwarcie. Jeszcze jakąś tutaj skrzynkę widza sobie otworzymy, więc no mówię, jak chcesz, żebym otworzył twoją, no to zrób skrzynkę. No tutaj brak strat, tutaj no tutaj ktoś gwarantuje mnie, że tutaj nie ma straty w tej skrzyni. 6 razy została ona otworzona, więc no przekonajmy się, czy faktycznie jest bez strat. No zobaczmy, jedno takie otwarcie. Co ty gadasz, stary? Wow! Nie no, stary! Ej, przysięgam ci, osoba, która zrobiła tą skrzynkę, stary, rozbiła bank. 4380 zł z tejże skrzynki. No, ja jestem w szoku, stary. No, bez strat okazała się faktycznie bez strat. I no zobaczcie, 2,50%. 2,5%, stary. Na tę kosę za 4380 zł, co tu się stało? Nie no, to jest stary powrót, naprawdę, o jakim my tutaj chyba marzyliśmy. Generalnie jest tutaj evencik, możemy sobie wziąć w nim udział. Możemy chyba
wybrać sobie stronę z tego, co pamiętam, jak te eventy tutaj na GeForce Kings się wyglądały. Możemy sobie wybrać Team A albo Team B. No niech będzie, że Team B. Dołączymy sobie i możemy tutaj teraz odblokować sobie, odblokowaliśmy skrzynki, które możemy otworzyć, więc machnijmy sobie 5 skrzynek takich z Teamu B, 170... Aha! Moja drużyna ma przewagę. Okej, czyli jak moja drużyna ma stratę, to wtedy mogę jej pomóc i otworzyć skrzynki. Czyli teraz mogę otworzyć tą skrzynkę, tak? Tak, dokładnie tak to działa. No dobra, strata trochę duża tam była z tego, co widziałem, więc spróbujmy tutaj odbić. Odbić tą stratę skrzynek czerwonych. Jeszcze raz sobie otworzymy tę skrzynkę. Zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. Liczę tutaj na coś lepszego. No chyba lepiej i tak niż w poprzednim otwarciu. Tak mi się wydaje. No, 50 zł, no tak średnio. No jeszcze ostatnie otwarcie, tutaj możemy dać szansę tej skrzyni. Zobaczmy, co tym razem. No, pandorki jakby tu poleciały, to by były... Naprawdę, to by był tak bank rozbity. Ale tutaj nie ma tragedii, o dziwo, aż taki bardzo. Nie wiem, czy to jest profit. Możliwe bardzo. Ale sprzedamy sobie wszystko. Możemy 357 zł zyskać. No i tutaj jeszcze, no ta nasza perełka. No dobra, sprzedajmy, niech będzie. Na potrzeby odcinka, tak? Dla widza, żeby widz wiedział, że Kroko, no, czasem umie się poświęcić, żeby dostarczyć widzowi rozrywkę. 440 zł ta skrzynka kosztuje. 28 tysięcy razy została ona otworzona, więc naprawdę bardzo sporo. No, Butterfly Tiger tu było tu bardzo blisko. No i samo była Wildfire Factory New! Factory New! No! Naprawdę zrobiło to na mnie stare wrażenie. Kolejne otwarcie. Ojejku, tutaj origami 60%. No niestety złotóweczka tutaj na nasze konto wlatuje. No ale zobaczmy dalej, co nam się z tego uda wyciągnąć. Fuel Injector, okej, nie ma tragedii. Myślałem, że ten hand cannon może tutaj wlecieć, ale... Ej, wow, 1100 zł. Ej, naprawdę. No, powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Naprawdę bardzo ładnie. O, no właśnie, zdążyłem pochwalić. I w następnym otwarciu już zdarzyło się tutaj wszystko wykoleić. No ale okej, zobacz. Nie, ej, ja myślałem, że doleci do tego Butterfly'a. Ale okej, ostatnia szansa, dobra? Last chance dla skrzyni bilioner. Co za P2000? Okej, nie wiem, co to za P2000, ale kosztuje swoje, więc sprzedajemy. 2400, 7100 zł mamy, bardzo ładnie udało nam się być na profit. I to jest chyba ten moment, żeby wypłacić coś dla widza. Co ty na to, stary? Chodźmy, dajmy na to na skrzynkę Move Like a Boss i zróbmy tak. Otwórzmy 5 naraz tych skrzyneczek. Zobaczmy, co nam tutaj poleci. Mamy tak, mamy nowe, mamy tygle, no takie średnie skin tutaj bym powiedział. Coś tam kosztują. Profit jest chyba, z tego co dobrze patrzę. Ale to nie jest to, to dalej nie jest to. Spróbujmy jeszcze raz. Tutaj 5 sztuk na raz. Jest rewolwer, no to dalej nie jest to. To mogą być, ojejku, chyba nie. Tu jednak profitu nie będzie, więc never mind. Ale spróbujmy kolejne otwarcie. Czyli Move Like a Boss. I tutaj... No, Muertos jakiś... Dobra, wiecie co, zrobimy inaczej. Chodźmy na skrzynkę z... Bo ja chcę jakąś taką broń, wiesz, dać wam, którą możecie faktycznie pograć. Dajmy na to AK-47. No to jest, myślę, dobry wybór. Zobaczmy, 5 skrzynek Kałacha. I zobaczmy, co nam tutaj uda się wyczarować z tego. Jest Vulkan. Czy to będzie profil w ogóle? Ej, 400 zł Vulkan Battle Skirt kosztuje. Ej, no, powiem wam mocno. Mam jeszcze 5 stów w naszym eku. Jeszcze tam coś było, tam coś zostało jeszcze, okej. 5 naraz, 110 zł. Zobaczmy, co tym razem. Potwierajmy sobie trochę tych skrzynek, zobaczmy, co potrafiamy. I potem coś wybierzemy. Akwamarynka, bardzo ładny skin, Blue Laminate do tego. Wiecie co? A co powiecie na takiego Blue Laminata, co? Za 43 zł. Myślę, że to jest bardzo dobry wybór. Jak chcesz go wygrać, to napisz w komentarzu, nie wiem, napisz, stary, coś od serduszka. Łapę w górę oczywiście zostaw pod filmem, udostępnij go, to też jest ważne. No sub z dzwonem, to też jest bardzo ważne. No i oczywiście użyj kodu Kroksi na GeForce Kingsie. Jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią i chcesz sobie na GeForce Kingsie spróbować skrzyneczką zakręcić. I masz szansę oczywiście wygrać tego pięknego kałacha. My otwieramy skrzynię Luxury Knife za 1000 zł, zobaczymy, co nam tutaj z nim wypadnie. No Damascus Steel to chyba nie jest jakiś tragiczny nóż. No i jest profit. Jest proficik. Nawet nie ma tragedii. A jest bardzo dobrze. Znaczy bardzo dobrze. Jest okej. Jest tak w granicach tolerancji. Co się wiesz? Chciałem tu tak powiedzieć, że...
nie, że jest źle, a jest nawet jeszcze lepiej, wiesz o co chodzi? No, jeszcze jedną szczynkę otwórzmy tam luksuryjnej, bo teraz tak coś, kurczę, no, zawiodłem się na tym poprzednim dropie. Nie wiem, czy Blue Lamina, znaczy Blue Lamina, Black Lamina, przepraszam, Blue Lamina, ta to rozdaje, może sobie wygrać, tak? Co my to jeszcze możemy otworzyć? Mamy szczynię AWP między innymi, mamy szczynię Gocha? Gocha. 550 zł. No, to jest ryzykowne. No ale ja ryzyko lubię, tak? Zobaczmy, czy to ryzyko nam się opłaci. No Jaguar chyba nie jest wart zaryzykowa... Co? Okej. Okay. Never mind. Dobra, to jeszcze jedno, okej. Okay. Zobaczmy, jak teraz nam pójdzie. Crimson Web. Crimson Web. 28 zł. Dobra, ostatnie otwarcie. Ale ostatnie, przysięgam. Już więcej nie otwieram tej skrzynki. No, chyba tym bardziej, więcej nie otwieram tej skrzynki. 28 zł. Okej. Okay. Nie zawsze można wychodzić na plus, tak? Zjedźmy trochę niżej. Skrzynia Chase. 1100 zł za 5. Niech będzie. Ale mi bardzo brakowało, stary, tego dreszczyku emo. Ej, co? Czemu ten kałak first class kosztuje 500 zł prawie? Znaczy, anyway, i tak jesteśmy na minus. Ale czemu to tyle kosztuje? Ja nie mam pytań, stary. Okej, okay. Dobra, otwórzmy jeszcze raz na szyję. Może coś... Ojejku, dobra, tu chyba, że tak powiem, strzał bardzo słaby. 300 zł zaledwie. Mamy jeszcze 500. Za 500 możemy dwie otworzyć. 440. No i zobaczmy, czy skrzynia Chase tutaj się popisze. No się nie popisała ewidentnie. Kontrakty. Chodźmy na kontrakty, wrzucimy sobie coś tutaj. Oczywiście pamiętam, żeby zostawić tutaj naszego Blue Laminata dla widza. Dobra, czekaj, bo ja muszę tutaj pomyśleć, jak to zrobić. Jakby tutaj... Okej, okay, wartość przedmiotu 2600. Lecimy, 2600! Stigertów? Ej, stat track to jest. Ale to jest minus, stary. Wyszedłem na minus. Bardzo mi się to nie podoba. Dobra, zróbmy ostateczny kontrakt, stary. 3500. Wszystko, co mamy, to może być AWP fate. Proszę, daj mi AWP. Meduza! Meduza! O to chodziło! O to właśnie chodziło! 8800 zł i odcinek zakończony fenomenalnie, stary. No, lepiej się tego odcinka zakończyć nie dało. Bardzo serdecznie dziękuję wam oczywiście za oglądanie. Widzimy się oczywiście już jutro. Użyj kodu Kroxy. Na dziś skin się po darmowe siano, jako oczywiście z osobą pełnoletnią. Weź w konkursie i widzimy się już jutro. Zrób mi skrzyneczkę. Pamiętaj, zrób mi skrzynkę z nazwą Kroxy. To może ją w następnym filmie otworzę. A się na razie żegnam, trzymajcie się i elo!